Siemanko, ale pogoda dzisiaj, żeby tylko nie padało, to temperaturka idealna. Tak sobie myślałem o tym wolcie, może ja za szybko odpuszczam. Może powinienem mu dać szansę pojeździć 3 godzinki. Bez narzekania, tylko z uśmiechem. Może wtedy będzie dawał. Podziałałem trochę w kierunku usunięcia kolan z kadru. Dołożyłem dodatkowy element, żeby ta kamerka była wyżej. Ale już wam powiem, że nie podoba mi się to. Nie wiem, czy nie ucierpi stabilizacja na tym, bo teraz to na się huśta. Druga rzecz, rzuca się w oczy jeszcze bardziej niż normalnie. A po trzecie, nie ufam temu chwycikowi i w każdej chwili mogę ją zgubić. No nic, zobaczymy, czy w ogóle te kolana znikną. Zjeździmy te 3 godziny bez odpuszczania na tym wolcie. Ale coś czuję, że będzie pytał. Pierwszy raz jadę po tej kosteczce na tym rowerze. Dosyć przyjemnie. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że pojechałem tu na Kazimierz. Czy nie lepiej było się kręcić tam na Wielickiej koło Maka. Nie no, huśta tą kamerą. Tak na testa pojeżdżę z 5-10 minut. Ale za chwilkę wezmę i zmienię to. Pojadę jednak na Wielicką. Wczoraj dawało z Maka. Jest jakieś zamówionko. Na Kiełkowskiego będziemy jechać. Z Chinola na Mostowej. Trochę za wysoki jest ten rower na takie nagłe hamowania i zeskakiwania. Dostaję tą baterią po torbie. Ja mam wolta 8,4. Jeszcze 2 minuty. 2 minutki, dobrze. Dobrze, dziękuję. Super, dziękuję pięknie. Dziękuję. Do widzenia. Jest kolejne z kącika. Chociaż nie, może jest gotowy na tym kąciku, to bym wziął od razu. Maschine z
Machines, machine and taco. Może to chodzi o moce. Kącikrzeć, no ten sam adres mam, więc się dowiem dopiero. Dobry, 5,8,4 V to u was? 54. Dzięki. Mogę prosić się DV? Nie słyszę i nie widzę. DV. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Ty, jestem punktualnie. Tu w lewo. Jest, tu jest gdzieś chyba kebab, bo pójdę. Tutaj mogłoby coś wpaść na powrocie. Co ja tu przejadę gdzieś? Do widzenia. No i ogarnięte. Prawie godzina zleciała na tych dwóch zamówieniach. No może pojedziemy na Wielicką, a nóż akurat. Nadal cisza, ale nie poddajemy się. Całe 3 godziny przejeździmy. Żeby nie było, że nie zarobiłem, bo waliłem w przysłowiowego. No. Komentarz pod filmem dostałem, czy wygodne mam siodełko. No wygodne to ono jest, ale ja trochę chyba za ciężki na nie jestem. Jeszcze w sztywniaczku to połamałem je miesiąc czasu.
Wiem, co mi tak stuka. Nóżka mi się poluzowała. Ale do domu dokręcić to i czekam na zamówienie. Dobra, po 5 minutach w chacie wpadło zamówienie. Jakiś luktung z rynku podgórskiego. Dostawa na Śliczną. Przełożyłem kamerę z powrotem. Będziemy mieć porównanie, ile było lepiej, a ile gorzej po zmianie uchwytu. Znaczy, czy było lepiej, czy gorzej. Ale jest gorąco. Miało być chłodniej dzisiaj. Te burze w nocy i zrańca, myślałem, że przystopują trochę te upały. Kielce podobno zamieniły się w Wenecję, z tego co widziałem z nagrań na TikTokach. Gdzieś tu na rogu. No jest. Dobry, 8,4 volt. Dzień dobry. Dobry. 8,4. 84, już jestem. Potwierdzone, dzięki. Dzięki, miłego dnia. Wzajemnie, dzięki. Wietnam, no jest. Dobry, volt 977. Super, dzięki. Elegancko, Śliczna i Dąbska. Fajna trasa, bo cały czas sobie Wisłą polecimy aż do plazy. Tylko że niedziela, będzie dużo ludzi. No i nie ma tego jak minąć, nie? To jest fajnie, dopóki się patrol policji nie trafi, nie? Ale mi mucha w ryj przywaliła. Weź tak w oko dostań z okularów. Dlatego na rower zawsze w okularach. Ja tupi, to jak ja z baterią w ogóle stoję, tak się bawię? Jest spoko. Nie lubię tego zakrętu. Nic tu nie widać.
kurwa, mam zupę. Mam zupę. Mam zupę. Ponoć dzisiaj siatkówka jest rozgrywana. Kumpel poszedł dzisiaj na to z roboty. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Trzydziestka? Ja zwykle przejadę. Ta. Jest to jakieś dojście do tych klatek? Tego. No nie ma. Domofonu nie ma. Wejścia są z drugiej strony. Okej. Okay. Ja nie wiedział. Lebo, Volt. Dzięki, do widzenia. To co, może Biedronka z Mogilskiej? Coś jest. McDonald's pilotów. Akceptuj. Kurde, jak tak daje, to ja nawet bym był skłonny zakończyć współpracę z Glovo i przejść na Volta.
613. Volt. 113. Volt. 613, tak? Tak, volt, no. 613. Nie wiem, gorąco. Dzięki. 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 Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ty, w ogóle jakie jaja. Zmieniłem baterię i odpaliłem na ostatnią godzinę globu. Ty, ja zmieniłem baterię, a zapomniałem kamerę włączyć. Odebrałem zamówienie z Biedronki. To star... podwójne miałem. Ciężkie. Dostarczyłem jedną, to jechałem teraz z drugim, jadę w Biedronkę. Ja patrzyłem się nie nagrywa. No szkoda. Tylko pół godziny materiału w dupę, nie? Ile dostałem za tą biedrę? 16 zł. Teraz mam kolejne z pilotów. McDonald's za 8 zł. Dobra, ja tu jakoś przejadę. Pojechałbym tam w lewo, ale... ale nie wiem, nie będę ryzykował. Tak, wiem, że miałem jeździć 3 godziny i nie pękać na wolcie, ale zobaczyłem na globo, że jest godzinka wolna, można sobie wziąć. Myślę, przyrobię coś. Dziękuję. Ostafino. Nie wiem gdzie to, ale chyba blisko, bo za 8 zyli. Dobra, dostarczam to i z panem do domu. Wystarczy na dzisiaj. Z drugiej strony to byś pomógł państwu. Stoisz jak kurde. Mam napisane, które piętro, nie wiem czy... na parterze chyba. Tu już się zaczynają numery 35.
Serio? Boże. Może w windzie coś będzie pisać. Gówno pisze. 8 pięter w połowie. 4. Zamykanie drzwi. Zawsze takie przygody przy zamówieniach za 7-8 zł. Na chwilę. 4. Dzień dobry. Dzięki. Do widzenia. No i co, na Wolcie pokazuje mi 76 zł, że zarobiłem. Na Globo 24, 25. No to jest 100 zł w 3 godziny. No i wiadomo, tam z tego Wolta trzeba będzie odjąć coś, ale też ogarniemy przy montażu, w podsumowaniu. To tyle na dzisiaj, narka.